Średniowieczne wojny to nie tylko walka wręcz. Rycerze i inni uczestnicy starć średniowiecznych, w tym oczywiście także bitwy pod Grunwaldem, nie walczyli tylko na miecze i topory, nie walczyli tylko w bliskim zwarciu. Używano również wszelkiego rodzaju broni miotającej. Bitwa pod Grunwaldem to czas, kiedy na polach bitew debiutuje broń palna, artyleria, która jeszcze wtedy nie była specjalnie rozwiniętym rodzajem broni, w zasadzie dopiero raczkowała, bo od schyłku XIV wieku możemy mówić w ogóle o użyciu artylerii. Natomiast bardzo popularna i bardzo często używana była broń strzelcza, taka jak łuki i kusze. O tym, że te rodzaje uzbrojenia były wykorzystywane w czasie bitwy pod Grunwaldem, świadczą nasze badania archeologiczne, w czasie których większość zabytków, które udaje nam się odkryć, pozyskać, to właśnie zabytki związane z bronią strzelczą. Przede wszystkim zabytki metalowe, a więc groty strzał i groty bełtów, bo tak nazywamy pociski do kuszy. Te niepozorne, drobne elementy są jednak dla nas bardzo istotne. Dzięki chociażby nagromadzeniu tego typu zabytków w rejonie kaplicy możemy stwierdzić, że toczyły się tam bardzo intensywne walki, walki z wykorzystaniem właśnie broni strzelczej, którą wygodnie i bezpiecznie było stosować chociażby przy zdobywaniu rozmaitych fortyfikacji, czy to stałych, czy tak jak pod Grunwaldem, polowych. I mam tu na myśli obóz krzyżacki. Dzięki tym drobnym, niepozornym przedmiotom mogliśmy więc zlokalizować tak istotne miejsce na mapie bitwy grunwaldzkiej jak krzyżacki obóz. Oczywiście groty występowały w bardzo różnych formach. Była to broń pospolita, właściwie każdy kowal w każdej wiosce umiał wykuć taki grot. Stąd też mamy bardzo dużą rozmaitość form, rozmaitość typów tych zabytków. Mamy groty z tulejką, czyli takie, które się osadzało na zaostrzonej brzechwie. Mamy groty z czpieniem, które się z kolei wbijało w drewnianą część strzały czy bełtu. Groty rozmaitej wagi, rozmaitej wielkości. Wszystkie jednak, które pochodzą tutaj z pól Grunwaldu, mimo tego, że są małe, mimo tego, że są pozornie nieinteresujące dla nas, są, jak wspominałem, niezwykle ważnym zabytkiem, nośnikiem bardzo istotnych informacji. A przede wszystkim te drobne przedmioty są świadkami bitwy grunwaldzkiej i to jest nie tylko ich naukowa, ale także sentymentalna, historyczna wartość. Wiadomo, że łuki jako broń wykonana z materiałów organicznych w ziemi nie przechowują się zbyt długo. Stąd też po raz kolejny podkreślę ważność znalezisk grotów, czyli tych metalowych elementów, które mają szansę dotrwać do naszych czasów. Oczywiście broń strzelecka była wykorzystywana nie przez górne, wyższe warstwy rycerzy, raczej tą bronią posługiwali się giermkowie, którzy osłaniali swoich panów w trakcie szarży. Wiemy, że w szyku kolumnowo-klinowym tak zwanym, czyli w takim szyku, w jakim walczono pod Grunwaldem, boki tej kolumny i klina stanowili rycerze ciężko zbrojni, natomiast w środku jechała lżejsza jazda, wykorzystując właśnie łuki i kusze, strzelając poniekąd za zasłony rycerskich zbroi, raząc przeciwnika na odległość, ułatwiając rycerzom szarże i w miarę bezpieczne starcie z przeciwnikiem, którego szeregi można było przerzedzić już nie w walce, ale zanim do tej walki doszło. Także broń strzelecka w średniowieczu, mimo tego, że rzadko się o niej mówi, rzadko się o niej pamięta, była bronią bardzo ważną i to należy podkreślać. A jak już było wspomniane, groty strzał czy groty bełtów niejednokrotnie są jedynymi świadkami średniowiecznych bitew, są jedynymi zabytkami, jakie można znaleźć na pobojowiskach, gdyż ze względu na swoją niewielką wartość nie były one zabierane przez stronę zwycięską, tak jak to się działo z tymi elementami uzbrojenia, które można było później wykorzystać, czy to jako trofeum, czy to w walce, czy to nawet jako surowiec wtórny.